Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl i witam was w nowej serii na moim kanale. Zagrajmy w Crash Bandicoot 4 It's About Time. Albo po prostu tak jak na polskie Crash Bandicoot 4 Najwyższy Czas. Jest to gra stworzona przez Toys for Bob we współpracy z Activision oraz z Binoxem. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Wciskamy sobie oczywiście już start. Tylko wrócę sobie do opcji, ponieważ jak pamiętacie na moim livestreamie miałem coś takiego, że po prostu musiałem wszystko pościszać, dlatego że troszeczkę w inny sposób prowadziłem serię na livestreamach, bo nie prowadziłem tak jak teraz, że audio mikrofonowe nagrywam osobno, a osobno dźwięk. Więc muszę teraz tutaj co nieco pozmieniać, aczkolwiek mi się wydaje, że już wszystko jest oczywiście w porządku w opcjach. I tak, moi drodzy, doczekaliśmy się w końcu kontynuacji po bardzo długim czasie. Dokładnie to po 20 latach doczekaliśmy się kontynuacji kultowej serii Crash Bandicoot. Bo jak pamiętacie, nigdy nie była oficjalnie wydany Crash Bandicoot 4. I swego czasu było coś takiego, że ludzie mianowali The Wrath of Cortex jako tą kontynuację Crasha Bandicoot 4. Aczkolwiek to wszystko przez Konami, które w Japonii nazwało Crasha Bandicoot The Wrath of Cortex Crashem 4. Tak samo jak Konami nazwało Twisanity Crashem 5. Co oczywiście nigdy nie było do końca, jakby to można powiedzieć, u nas w Europie i w Ameryce potwierdzone, dlatego że samo Konami i samo Traveler's Tales, znaczy w sumie to bardziej Traveler's Tales, nigdy nie potwierdzało, że to są prawdziwy Crash Bandicoot 4 i Crash Bandicoot 5, więc teraz już mamy pierwotną kontynuację i no cóż, myślę, że możemy sobie stworzyć nowy save. Jak pamiętacie, to jest mój save z mojego livestreama i zrobię szybką synchronizację. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Oczywiście nazwiemy się POM, tak jak to zwykle ja miewam, bo wiecie, to jest skrót od pomidorowy.pl. Myślę, że wszyscy ogarnęli. I tak, ten let's play będzie robiony na 106%. Będziemy robili dosłownie wszystko. Wszystkie taśmy retrospekcji, wszystkie poziomy inverted mode. Będziemy oczywiście również robili relikty platynowe, tak więc mamy co do roboty w tej serii. I ogrywamy sobie tryb retro zgodnie z obietnicą, ponieważ tryb nowoczesny pokazywałem na livestreamie. Bez zbędnego przedłużania zapraszam was wszystkich do oglądania. Rozpocznij grę. Niegrzeczna pobudka. Swoją drogą, gra ma polskie tłumaczenie, jak sami zresztą widzicie, zrobioną przez Cenegę. Teraz się zamykam i oglądajmy. Crash Bandicoot. At last, I, the great Neo Cortex, have you right where I want you. And now, the final blow! Hush, simpleton. Face it, Entropy. It's going to fail. Again! At least Uka Uka and I attempt to free us from this prison. I won't sit idly by and listen to your inane ramblings for another decade. Chew. Is he dead? Leave him. He's served his purpose. Crash Bandicoot 4, It's About Time. O mój Boże. A great power has awoken. Crash?
I fear it portends an event of reality-shattering proportions. I feel it emanating from Insanity Peak. Quickly, we must go! Crash! 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 Dobrze, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym takim poziomie intro, tak jak to zwykle w Crashach się miewa, dokładnie to w Crashu 2 tak było, co potem oczywiście z tego poziomu intro dostaliśmy się do Warp Roomu, ale tutaj oczywiście Warp Roomów nie ma, to od razu muszę wam zaspoilować, chociaż wy o tym doskonale wiecie, bo ci co byli na moim livestreamie premierowym będą wiedzieli, o co chodzi. I tak, fabuła tej gry dzieje się od razu po Crashu Bandicoot 3. Kiedy to Cortex i Entropy byli w innym wymiarze wraz z Uką, który otworzył im wejście do naszego wymiaru. Po prostu z tamtego wymiaru przeteleportowali się do naszego wymiaru. Uka niestety chwilowo, a nawet może nie chwilowo, został już tutaj w tamtym wymiarze. A ci dwaj przystojni panowie, zwani jako doktor Neo Cortex i Entropy, wrócili do naszego wymiaru. I teraz no Aku ma pewne podejrzenia i pewne obawy, że zło wróci w najgorszej możliwej postaci. Tutaj mamy easter egg z Crunchem, jak zresztą widzicie, bo jest napisane z literek na lodówce magnesowych Crunch. Tutaj mamy easter egg z naszym Spyro. I tak oto prezentuje się nasza wyspa. Serio, zmieniła się ona diametralnie, ta wyspa Wampa. I swoją drogą tutaj też mamy easter egg z telewizorkiem, że możemy sobie naparzać spin attackiem i przełączać między wszystkimi grami, które dotychczas wyszły. W sensie tymi grami, które teraz wyszły z tego nowego uniwersum. Bo przypomnę, że Crash Bandicoot 4, w zasadzie to Insane Trilogy zrobiło coś takiego, że wprowadziło dosłownie nowe uniwersum, bo Insane Trilogy zremake'owało jakby trylogię, więc zrobiło na nowo fabułę. Więc tak, no tutaj mamy proste kontrolki. Myślę, że ja nie muszę o nich nawet wspominać, ponieważ to są takie same kontrolki, jakie były w serii, czyli X-em się skacze, kwadratem robi się spin attack, kółkiem slide, trójkątem w zasadzie nic nie robimy, a L1 pokazujemy HUD. I tak, wiem, że tutaj się trochę wtrąciłem, bo Aku nam coś mówił, ale to są rzeczy typowo tutorialowe, które Aku teraz mówi. Aku chroni cię przed obrażeniami. Ogólnie tutaj połączenie pająków jeszcze, takich sekwencji, no moim zdaniem na plus to, co oni tutaj odwalili, nie? Naprawdę szapoba dla twórców. Ogólnie muszę was zaskoczyć, ale jest to gra, która nie posiada w ogóle kryształów. Tak, w tej gierce nie ma kryształów. Bądźcie na to przygotowani. Więc jakieś cztery stworki się pojawiły, które spowodowały, że Crash się wystraszył i spadł. No cóż, nic nowego. Taka była fajna, krótka cutscenka. Ogólnie, powiem wam szczerze, że tak jak każdy, ja bardzo mocno czekałem na tę gierkę. Serio, dosłownie czekałem na ten dzień, aż w końcu zagram w Crasha Bandicoot 4. I jako największy fan serii, w sumie to ja tak mówię bardzo o sobie, chociaż każdy sobie może tak o sobie mówić, jako największy fan serii czekałem w końcu na taką kontynuację i w końcu się doczekałem po 20 latach i nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę z tego powodu. Może to być jeden z dłuższych nawet let's play na kanale. To już wam mogę powiedzieć tu i teraz. Tu mamy ukryty klejnot. Bierzcie to pod uwagę, ponieważ w tej gierce również są ukryte klejnoty, więc eksplorowanie tutaj poziomów jest na wagę złota, można by to tak powiedzieć. Tak jak to w Crashach było coś takiego, że sobie mogłeś tam powiedzmy grzeć do przodu i mieć wywalone w niektóre rzeczy, tak tutaj jest rekomendowane eksplorowanie. Grafika w tej gierce po prostu jest tak piękna, że nie mam dosłownie pytań. Oj, fajna kanapa swoją drogą.
Nie, naprawdę, grafika w tej gierce jest tak piękna i to widać, że Toys for Bob przy tym pracowało. I szczerze powiedziawszy, jestem jedną z tych osób, która właśnie chce, żeby Toys for Bob również często pracowało nad grami Crasha, bo wydaje mi się, że to, co oni odwalili z czwórką, to są w stanie również odwalić z, na przykład z kolejną częścią, czyli z Crashem Bandicoot 5. Jak widzicie, musimy się tam na samą górę dostać. Aczkolwiek zanim to zrobimy, to warto byłoby wyczyścić tutaj teren ze skrzynek. Kolejna taka ciekawostka jest taka, że jak mogliście w trylogii niszczyć owoce Wumpa, znaczy w sumie może nie niszczyć, ale jak przykładowo atakowaliście owocem Wumpa w... Znaczy, kurde, sorry, znowu to źle wytłumaczyłem. Jeżeli atakowaliście spin atakiem w owoc Wumpa, to owoc Wumpa mógł wam odlatywać. Tutaj nie ma czegoś takiego, ponieważ za owoce Wumpa również mamy klejnoty. I tak mamy pierwszy poziom zrobiony na 100%. Yes! Niegrzeczna pobudka, poziom ukończony. I mamy teraz tak. Tutaj mamy informację, że za klejnoty możemy dostać również skórki. Co warto oczywiście brać pod uwagę, ponieważ możemy skórki otrzymywać z kolorowych klejnotów, z owoców Wumpa i w zasadzie no, z samych klejnotów. No i tutaj będziemy mogli sobie zrobić relikt czasowy, ale to oczywiście zostawiamy na później. I mamy teraz wskaźnik, od ilu do ilu dostajemy klejnot. 40% Wumpasów z poziomów zebranych mamy klejnot. Potem 60% mamy klejnot, 80% klejnot. Skrzynki wszystkie klejnot. Tak, w poziomach możemy zginąć maksymalnie 3 razy i wtedy również dostaniemy klejnot. Oraz ukryty klejnot, czyli innymi słowy 6 klejnotów na poziom. Myślę, że jest to w miarę do ogarnięcia. Szczyt obłędu, następny poziom. Te loading screeny zresztą też są bardzo ładne. Bardzo mi się one podobają i szczerze powiedziawszy jestem zadowolony. Po prostu ta gierka jest świetna. Mi na sobie sufarz brakuje. Jest po prostu picuś glancuś. (Śmiech) 86 skrzynek do zebrania. Swoją drogą, ciekawostka kolejna, jeżeli chodzi o Crasha Bandicoot 4. Kiedy byście grali tylko i wyłącznie w tryb nowoczesny, to nie mielibyście licznika żyć. Coś, co mogliście dostrzec na przykład, co po niektórzy na moim livestreamie, albo jak sami sobie graliście w tę gierkę. Ale muzyka tutaj! O mój Boże! Zresztą, co ja tu mogę powiedzieć, no... Muzyka w każdym poziomie jest po prostu świetna. Ale teraz pozwolę wam sobie oczywiście przesłuchać soundtrack w ciszy. Ja się po prostu zamknę teraz. Ja pierdzielę, naprawdę, kuźwa, ja przepraszam, jeżeli ja będę was wszystkich tym tak irytował, ale naprawdę, ja czuję mega podniecenie z grania Crasha Bandicoot 4. Powiem wam szczerze, że nawet większe podniecenie czuję właśnie z Crasha 4 niż z tego, niż z Twinsanity obecnie. Tak jak zresztą na livestreamie powiedziałem, no, na chwilę obecną Twinsanity nadal jest jeszcze tą lepszą gierką, aczkolwiek wydaje mi się, że po ograniu już tej gry na 106% chyba definitywnie zmienię zdanie, że to jest najlepszy Crash chyba z całej serii. Naprawdę. Mówię tutaj z ręką na sercu. Jest ta gra nawet w stanie przebić Crasha Bandicoot 3, a to już jest naprawdę wyczyn moim zdaniem. Przebić Crasha 3. A czemu to nie wyszło? Co jest grane? Halo?
Dobra, zróbmy to raz jeszcze. Raz, a porządnie. Byk, myk, 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 myk. Dokładnie tak. To właśnie był sposób na odblokowanie czerwonego klejnocika. Ten sposób również napisał mi Olek, zwany jako Polski Gamer 17, którego serdecznie pozdrawiam. Mogłem oczywiście sam na to wpaść, ale skoro już chciał mi powiedzieć odnośnie lokalizacji kolorowych klejnotów, no to mniej więcej już wiem, jak ogarnąć te kolorowe klejnoty. Tak więc jeszcze raz ci dziękuję, Olek, pozdrawiam cię serdecznie i gramy dalej sobie w gierkę. To jest sekwencja bardzo mocno przypominająca mi Raymana 2, z tego względu, że ten ziomek wygląda trochę jak strażnik tej maski. Serio. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Oczywiście jest on bezimienny, przynajmniej na chwilę obecną, bo szukałem informacji na temat jego imienia, ale nie mogłem znaleźć. Więc nazwijmy go po prostu Phantom. Więc ten oto Phantom nas goni, ponieważ przed chwilą spadliśmy z maską o imieniu Lani Loli. O tej masce co nieco się za chwilę dowiemy, ponieważ za chwilę będzie tutaj fabuła wytłumaczona co nieco. Ale na chwilę obecną naszym teraz jedynym zadaniem jest ucieczka przed tym oto zbereźnikiem jednym, który po prostu nas ściga i chce prawdopodobnie naszej duszy, bo przebudziliśmy go. No cóż, tak to już niestety bywa w tym jamrajskim świecie. No i mamy klejnocik na samym końcu, proszę bardzo. Kolejny poziom zrobiony na 100%, bardzo dobrze nam idzie. Szczyt obłędu, poziom ukończony. 40, 60, 80, wszystkie max 3 ukryte. Mamy oczywiście znaleziony kolorowy klejnot, czyli czerwony. I tutaj dostaliśmy skin Róg Energii, którego i tak już mam. Get him off, get him off, get him off. Hush, who is that? Lani Loli? If the quantum mask has returned, then... Hey, Aku, how's it going? Is that a quantum rift? It appears to be a door between dimensions. Yes, yes, the kind we keep shut. We have to go through, find my siblings, and fix this before some putz with a big evil plan and a bigger ego does something monumentally stupid! Jezu! Unknowingly paved the way for our bright future. Once my rift generator is complete, dominion over all of time and space will be within our grasp! Engine Embryo, you had some little projects you wanted to tell me about? Master, my mechanical marvel will hypnotize you and I. And my potion will make me and them unstoppable. Right, you're fine, sure. Have fun with your ray guns or whatever. Hasten your steps. By my calculations, our enemies are already moving against us. And we will prevail.